Uwaga, uwaga! Przerywamy piosenkę, by nadać komunikat pogodowy. Hej! Chodźcie! Coś się chyba dzieje! Do Pontypandy zbliża się ogromna śnieżyca. Prosimy zachować ostrożność. Nie brzmi to najlepiej. Dzwonię do stacji meteorologicznej. A ja dzwonię do Sama. Obdzwoniłem, kogo się dało. Nic nie zrobimy, nie ma już dużych choinek. No to co teraz? Całe miasto na nas liczy. Sam, musimy coś zrobić. Tak? Co się dzieje? Uważaj, w radiu zapowiadali śnieżycę. Jasne. Dzwoń do Musa. Niech sprawdzi, czy ktoś jest w górach. Już do was jadę. Cześć. Ojej, czekaj. A co z naszą choinką? W tej chwili choinka nie ma znaczenia. Przykro mi. Zbliża się poważna śnieżyca. Radzę wracać do domu. Dzięki za informację. Spakowałem sprzęt i idę się rozejrzeć. Żyją białe święta! Dobra, ale gdzie nasza super magiczna i cudowna niespodzianka? O, tam! Moje kochane dzieci, zapraszam was na magiczne świąteczne sanki! Juhu! I co tam? Wszystko gra? Tak, jak na razie pusto. Ale idę dalej, spokojnie. Daleko! Jeszcze na ten... szczyt? Niedaleko. Sanie już są tuż. I będzie magicznie, tak? I świątecznie, i w ogóle? No pewnie. Padniecie z wrażenia, bo to są magiczne sanie. Sanie zaczarowane, jakich nikt nigdy jeszcze nie widział. Czy ja wiem? Czy takie zaraz zaczarowane albo magiczne? Jak na mój gust, stare i raczej brzydkie. Oj. Za to pewnie śmigają jak burza. Dziadku, szybkie są? O tak. Pędzą z prędkością światła. Są szybsze niż sam wiatr. No to siup, wskakujcie. Okropnie tu ciasno, jakoś mało świątecznie. Ała, drzazga mi weszła, nie powiem gdzie. Trzymajcie się, dzieciaki. Szaleństwo, czas zacząć. Strasznie wieje. Ale ja się boję wiatru. Słuchajcie, zdaje się, że idzie burza. Dobra, wyskakiwać z sanek. Maruch, dokąd biegniesz? Kochani, musimy natychmiast wracać. Ale jak? Strasznie pada, nic nie widać. Zimno, okropnie. To chyba najgorsza świąteczna niespodzianka na świecie. Alarm, chce pomocy ktoś. W strażach sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie wie co to strach,